seen again. Witajcie, ja jestem Biszko Dream, a dziś pogram sobie w Dying Lights. Moi drodzy, więc no co, bez przedłużania. Zaczynamy. Tutaj rozegram sobie kampanię. Damy nową grę, bo tutaj jak widzicie fabuła 0%. Chciałem sprawdzić tylko, czy jest ok wszystko, żeby nie było. Dobra, no i gramy. Hud aktywowany. Rozpocząć odprawę. Dane na temat celu. Kadir Sulejman. Lokalny polityk zatrudniony do utrzymania spokoju po wybuchu epidemii. Jego brat Hassan zginął w wypadku powiązanym z zarazą, zanim zdołaliśmy go ewakuować. Sulejman wini GRE za śmierć Hassana. Wykradł bardzo ważny plik, którym teraz szantażuje GRE i opublikuje go, jeśli cokolwiek mu się stanie. Dane na temat celu. Wykradziony plik zawiera niekompletny proces przygotowania leku na wirusa. Wyprodukowanie go w obecnej postaci dałoby prawdopodobnie silnie trującą substancję. Ponadto plik zawiera pełny opis struktury wirusa. Jeśli ktoś zdecydowałby się go produkować, kosztowałoby to życie wielu ludzi. Plik trzeba odzyskać. Dodatkowe informacje, bieżąca sytuacja. Sulejman przekazał plik nieznanemu odbiorcy z instrukcją opublikowania go na jego polecenie. Aby temu zapobiec, zagłuszamy sygnały z miasta, dzięki czemu nie ma ryzyka opublikowania dokumentu. Radio, które otrzymałeś, jest w stanie przebić się przez zagłuszanie. To jedyna możliwość kontaktu, nie strać go. Sulejman zszedł teraz do podziemia i zaczął używać innego imienia. Mamy powody przypuszczać, że przewodzi jednej z dwóch głównych grup działających w mieście. Powtarzam, masz znaleźć Sulejmana i zlokalizować wykradziony plik, aby ocalić ludzkość od katastrofy niewyobrażalnych rozmiarów. Sorry, już jestem. Było tak głośno, to sorry. Mówiłem, że to nie jest normalny zrzut. Połamcie mu nogi. Potem zabierzcie do Raisa. Co to cię? Wszyscy! Przestań! Hałas nie przyciąga. Do tyłu! Do tyłu! Dawaj, sprężamy ruchy! Zabierzmy go z ulicy! Mówi Jade, szykujcie szpital. Mamy gościa z raną głowy i pogryzioną ręką. O cholera, Amir ranny? Nie, Amir zginął. Ale przyprowadzę kogoś, kto może przeżyć. To nasz? Zobaczymy. Dobra. Sam go uszczypnij. Boisz się? Wcale, że nie. To go uszczypnij.
Mrugnął! Co? Znowu mrugnął! A co jeśli to zombie? Zombie! Uciekamy! Dobra, zobaczmy jak tutaj wygląda. Walny widok. Dobra. Śpisz przez 3 dni jak zabity, a potem straszysz dzieciaki? Doskonały start, 31. Gdzie jestem? Jesteś w raju, nie widzisz? Okej, starczy już żartów. Pokój 190. Szef powie ci resztę. Co znaczy 31? Pytaj szefa. Okej. 31, to twój numer. Przepraszam. Twój numer. Jesteś 31 zarażonym. Ja jestem 18. Wszystko jest tu liczone. Jedna dawka antyzyny mniej. Jeden zarażony więcej. Jeszcze jeden biegacz martwy. No. 31 zarażonych, a zostało tylko 7 biegaczy. Amir zginął przez tego gościa? Cicho! Walić cicho. Teraz on dostanie antyzynę Amira. Dorwał nas po kolei. Szukam szefa. Jest w środku? A, to ty jesteś 31. Wchodź. Okej. Co to jest? Zombie bites. Ha? Dobra. Więc patrzymy. Hej, szukam... Ty tu rządzisz? Co, że ja za młody? Masz problem z moim wiekiem? Nie, ja... Chciałeś ze mną rozmawiać. Tak lepiej. Czy ty cokolwiek pamiętasz? Wiesz, gdzie jesteś? Rozumiem, że to jakieś... schronienie. Nazywamy to wieżą. Brecken i biegacze zeszli się tu jakoś parę miesięcy temu i tak tu sobie odtąd siedzimy. Szukamy zrzutów, zbieramy rzeczy i ratujemy ludzi. Tak, chciałem podziękować tej dziewczynie. No i słusznie. Gdyby nie ona, to od dawna gryzłbyś ludzi jak szalony. Twoja antyzyna kompletnie się potłukła. Jedno, co Jay tu ratowała, to twoje radio. Właśnie. Czy mogę je odzyskać? Szczerze, to ja go teraz bardziej potrzebuję. Wierz mi, jest wręcz przeciwnie. Dobra. Weź se. Ty wiesz, dla kogo biegacze tak ryzykują? Dla takich jak ty. Przyjąłeś antyzymę, którą miał dostać kto inny, a nawet nie pożyczysz swojego sprzętu? Nie mam już czasu się z tobą pierdzielić. Nie mogę złapać kontaktu z jednym z naszych, bo wszystkie nasze radia są do dupy. Zrób coś dla mnie, dobra? Nie pokazuj mi się tu razem ze swoim radiem na oczy. Więc idź się przydaj gdzieś indziej. Nie tolerujemy leniwych ciuli w wieży. Ej, ej, to nie fair. Nie jestem leniem, ja tylko... Ej, szefie... Daj se. Ten gość, co mówiłem? Siedzi na 13 piętrze, ale równie dobrze mógłby być pod ziemią. Wróć tu później. I nie jestem szefem. Za młody, pamiętasz? Ja jestem Rahim. Brecken tu zawiaduje. Nie jestem leniem. Jak długo? A znasz to? I do twojej laski? Chyba tutaj się złożyłem. Tak. Tak, ktoś pisze, ktoś... Zobaczmy. A, to nic nie widać. Dobra, nevermind, no idziemy. A ty gdzie się wybierasz? Na 13 piętro. Zdobyć coś dla Rahima. 13? Kurczę. To będzie brudna robota. Ale cóż, tutaj każdy musi odrobić swoją działkę, no nie? No i lecimy. Thank you.
No i teraz się zacznie. Jezu. Jak wielu ludzi tu umarło. Tu Crane. Czekamy na twój raport już od 70 godzin. Co się stało? Straciłem na chwilę radio. Bez obaw, nie odkryli, kim jestem. Nie dotarłem jeszcze do przywódcy wieży. Nie znam jego tożsamości. Spróbuję wkraść się w ich łaski. Zrozumiano. Mamy mało czasu, Crane. Pamiętaj o tym. Jeszcze jedno. Jeden z tych... ugryzł mnie. Nie mam objawów, ale tutaj się mówią, że jestem zarażony. Lepiej więc, żebyś jak najszybciej znalazł jakąś antenę, hej! Prawda? Hej! Pomocy! Co jest? No i teraz się zacznę. Do tego momentu doszedłem. Zaciąłem się! Uciekając przed nim! O Boże! Musiałeś go zabić, co nie? A, cholera! To był mój brat. Chciałem go zobaczyć, dlatego tu przyszedłem. Spokojnie, już dobrze. Sprowadzę pomoc. Rahim, tu Crane. Jestem na 13. Słuchaj, ten twój człowiek mocno oberwał w walce z zombie. O cholera. 31. Polazłeś po Marka? Czy tam jest bezpiecznie? Wystarczająco bezpiecznie. Okej, zostań tam. Wysyłam na dół Lenę. Czyli co mamy zrobić? Mam tam wrócić, aha, dobra. Leż spokojnie. Lena tu będzie lada chwila. Gazę! Musisz znaleźć jakąś gazę. O, i alkohol. Daj razem. To zatrzyma krwotok. Szybko, proszę. Uspokój się, okej? Okay? Sprowadzę pomoc. Okej. Okay. To ma nic ciekawego. To jest alkohol? Dobra, nie. Nie, tu nic nie ma. Idziemy dalej. Czekaj, mam się na te. Nie, tu nic nie ma. Weź to, nie chcę. Mam gwoździe, są gdzieś bandaże, czy apteczka, czy coś. Tu chyba nic nie ma. Obawiam się, że tutaj będzie zombie. A nie, to zamknięte. Dobra, idziemy dalej. Czekam się... A, bo... Nie wiem, gdzie wyszliśmy. To chyba... Czy to jest takie kółko? Jeszcze zobaczę, bo tam było takie pudełko, którego otworzyć. O, teraz się da. Części metalowe. Nie wiem, czy to mi się przyda. Mogę mu coś teraz dać? Nie. Czyli no wychodzimy, szukam dalej. Czyli chyba to... Nie, jeszcze... Zobaczymy dokładnie jeszcze ten dom. Tu się nie da otworzyć. Tu też nie.
A ci da rozwalić? Zabij na rozwaleniu, ej. A jeszcze rozwal to. Nie da się tego chyba. A batek nie wiem po prostu, no. To nic nie ma. Też nic. Gdzieś indziej, jakieś miejsce. I drzwi, które może ominąłem. Teraz wychodzimy do tego wyjścia. Gdzie one są? Gdzie się to kopało? Na E. A, no chyba, że... Czekajcie, a gdyby je osłabić? I nie kopnąć. Nie, to tak też nie idzie. Metalowe części potrzeba. O Boże. Teraz są metalowe części trzeba znaleźć, chyba że... No już totalnie skopałem sprawę. Nie ma tutaj tych gadzików żadnych. O! Te będą... Wow. Pani wysku... Jest w gaza. Metalowe części by mi się teraz przydały. Kogo to nie ma? Gaza. To tak gdzieś powinno być jakaś gaza. Znaczy alkohol, co ja gadam. Może w kuchni? To jest puszka. Ale puszka nie wiem, czy mi się przyda coś. To się jeszcze da pootwierać. To jest szafa. W szafie nic nie ma. Metalowe części gdzieś jakieś są. Albo alkohol. Czekajcie, czyli tutaj na pewno nie ma nic już. Muszę się sprawdzić. Nie. To chyba też nie. Czyli na jedno pomieszczenie sprawdzone. Tutaj się nie da. Czekajcie, do mnie teraz się to dam. Masz. Tu też jest. Jak tam wejść, ja nie wiem. Dobra, no nic, szukamy, idziemy szukać dalej, tam nie wyjdziemy. Tutaj też jest niby jakieś... Nie, no tutaj też nie. Poczekajcie, o tutaj jest to jest lodówka. Jest alkohol, dobra. Okej, okay, to wszystko co poprosił Mark. Spróbujmy szczęścia. Nic
naciśnij i... alkohol... co? I... plany... apteczka... zrób... dobra, ogarnęliśmy to. Okej. Okay. No, lekko okay, się odarł. On mocno krwawi. Niech zobaczę. Gaza i alkohol są dość prymitywne, ale działa. Okej, dziękuję. Zajmę się nim już. Dobra robota, 31. Cicha woda, cicha woda. Hej, 31. Nieźle jak na nowego. Może źle cię oceniłem. Co było, minęło. Chcę się odwdzięczyć za ratunek. Świetnie. Wdepnij więc do mnie. Musimy pogadać o twojej roli tutaj. Bo już tam robisz. No to idziemy. Oj, sorry. Chciałem się napić. Dobra, idziemy już. Czekaj, nie, to z tej strony się szło chyba. Ale to wszystko jedno. Ale tu, nie tu. Tutaj. Zamknijmy. Bo kulturalnie. Dobra, o. Załatwione. Bułka z masłem. Coś jeszcze? Ha, niech pomyślę. Rahim, czyś ty już doszczętnie zgłupiał, czy palma ci odbija? Omar mówił o twoim pomyśle na gniazdo. Ładunki wybuchowe? Serio? Co? Wybuchowe? Ja Błagam. Nigdy nic tak... Nie umiesz kłamać, nigdy nie umiałeś. Ja wiem, co robię. Tak? Myślisz, że jesteś Geroj? Nie jesteś mamą. Nie, nie jestem. Mama nie żyje. Więc może byś był dla mnie trochę milszy. Jestem twoją jedyną rodziną. Szczególnie teraz, kiedy Amir zginął. Jesteś Jay, prawda? Tak. Chciałem ci podziękować za ratunek i powiedzieć, jak mi przykro z powodu Amira. Zawdzięczam wam życie. Tak, zgadza się. Chcesz spłacić swój dług? Pilnuj, żeby mój durny brat też nie zginął. Żadnych eksplozji, Rahim! No... I co? Zdałem? Mogę poznać Brekena? Weź się najpierw przebierz. Masz świeże ubranie w pokoju, numer 194. Coś nie tak z moimi ciuchami? Do roboty, jaką przydzieli ci Breken, potrzebujesz czegoś solidniejszego. Daj znać, jak się przebierzesz. Co to na dole się szło? I chyba tutaj. No to jest szpital. To? Nie, to, aha, tam mam kropkę, sorry. Dobra, więc idziemy z tej strony. Gdzie to? Tutaj. Ej! Nie! Bagowałem się. Zamykaj. Ben z buta wjeżdżam. Tu nie. Musimy chyba gdzieś. Co to, to? Godzina prawie 18:20. Muszę tutaj gdzieś zejść na dół, niżej. Nie, nie da się chyba. Czekajcie. Coś tutaj niby jest. Ale o, tu to jest. O co tutaj jest?
Chyba to nie na tym piętrze. Kazio, zagarnijmy. No teraz, aha, dobra. A już, już... Jest wyżej teraz. Dlaczego zombiaki nie lubią kotów? Co to za idiotyczne pytanie? To ma być dom. Nie trzeba iść na samą górę, czy też nie? Na samą górę chyba nie mam iść. To nie tutaj. Zobaczmy tutaj. Da się przejść? Nie, nie, to nie tutaj. I wtedy Małgosia wypchnęła złą czarownicę do pieca, żeby się spaliła. Teraz ona i jej brat Jaś byli wolni i mogli wrócić do tatusia, który bardzo się o nich martwił. Nie, to też nie tutaj. Ja to znajdę. Trochę niżej teraz chodźmy. Teraz tutaj zobaczmy. O Boże. To jest tutaj. Tak. W końcu udało mi się. Skrytka. Tu jest twoja skrytka. Boże, co zmienić? Tutaj, dobra. Czyste ubranie, strój ninja, kombinezon. Tutaj. Gotowe. Dobra, Rahim. Jestem gotów. Gdzie znajdę Brekena? Nie tak szybko, stary. Jak chcesz z nami zostać, musimy sprawdzić, czy się nadajesz. Zabieraj dupę na trening. Okay. Idź na górę. Już masz niedaleko. Teraz na górę, czy na samą górę? A nigdy nie będziemy chodzić. I to jest tutaj. Nie, na dachu wierzę, dobra, co? Znaczy, że nie tutaj. Znaczy tutaj. Rahim, nie widzę cię. Gdzie jesteś? Blisko! Witaj na fitnessie. Na początek musimy cię nauczyć biegać. Zaraz, jak to nauczyć biegać? Rób tylko, co ci powiem, okej? Dobra. Skacz na te worki w dole. Odbiło cię, zabije się! Nie bądź cykor. Nie no, jaja sobie robisz? No to patrz. Rahim! Nie ruszaj się! Sprowadzę pomoc! Jaja sobie z ciebie robię! Ty głupi gnoju! Co? Nie znasz się na żartach? No chodź! Skacz tu na dół! Chryste, panie! A to lecimy. Poszedł w mordę! Jasny gwint! Żeby przeżyć na zewnątrz, musisz wykorzystać oto... Przygotowałem ci parę typowych sytuacji. Ale przecież... Zobaczymy, jak sobie z nimi poradzisz. Przewinąłem przez przypadek.
przedrzeć się przez niskie, wąskie przejścia. Zombiakom będzie ciężko cię gonić. Jak już ruszysz biegiem, staraj się nie zwalniać. Na zewnątrz, jak się zatrzymasz, to raczej umierasz. Okej. A, tam idziemy. Nieźle. Jak na nuba. Musimy wejść? Czekajcie, chyba tak. Dobra, właśnie na rusztowanie. I nie spadnij, bo na dole nie ma żadnej siatki. To moje ulubione. Chwyć się i podciągnij. Na zewnątrz bez tego nie przeżyjesz 10 minut. Okej, to idź tam, no. Dobrze. Okej. Czas na prawdziwy test. Wracaj na dźwig. Po drodze użyj wszystkiego, czego się da. Ups. Czekajcie, tutaj jest teraz... Dobra. Po drodze mam użyć wszystkiego, czego się da. Nie tędy. No dobrze ci wracało. Chciałbym sobie trochę przypomnieć, bo tam się wchodzi. Czyli tutaj zeszłam. No proszę. Gdzie ja poszedłem, to nie mam pojęcia, ale trudno. A tutaj chyba nic nie... Tutaj chyba nic nie zrobię. A Boże. Kocie, zobaczmy, może tutaj coś będzie. Nie, tu jest to normalne przejście, dobra. Nigdy mogę wejść to tutaj. Nie, tu jest. Czekajcie, no chyba dochodzimy tędy i jakąś inną drogą schodzimy. Czekajcie, idziemy. Okej. No to jest. Chyba tędy musieliśmy... Aha, dobra. Wszystkiego, czego się da, mam użyć. A ma teraz nie wiem, czy mam użyć jakichś rzeczy? Wystarczy. Masz naprawdę wielki talent, gościu. Naprawdę. Albo robiłeś to już wcześniej. Robiłeś to już wcześniej? Niespecjalnie. W liceum byłem w zespole lekkoatletycznym. No, to jesteś cholernym savantem. Nigdy czegoś takiego nie widziałem.
Okej. Dobra, tam do wieży. Co się ze mną dzieje? Rain, mów do mnie, co się dzieje? Coś poszło nie tak! Rahim, co się przed chwilą stało? O kur... Na pewno miałeś pierwszy atak! Wracaj tu lepiej! Aha... Teraz by się schodziło. Teraz byś tutaj się szło. Tak, tam. Dobra. Dobra. Tutaj jest zejść. Rahim, co to kurwa było? Czy ja się zmieniam? Chyba nie, mam nadzieję. Ataki zdarzają się wszystkim zarażonym. Weź lepiej idź do doktora Zira. Niech cię zbada. I pewnie da ci działkę antyzyn. Zanim wybierzesz się do Zira, to pomów z kwatermistrzem. On da ci sprzęt, dzięki któremu na zewnątrz nie odgryzą ci od razu głowy. Na parter. Będzie to winna u góry? Gdzieś tu jest winna. Aha, windom, no to na samym dole. Czyli tutaj teraz mam iść. Okej. Jak tam? Nadal boli? W porządku. Nie pieprz głupot. Jest dobrze, zostaw mnie w spokoju. Nie jest dobrze, jeśli zaraz masz się przemienić, ty uparty sukinsynu. Cóż, tak. Nie byłbym na skraju przemiany. Słuchajcie, tam muszę ogarnąć dzisiaj, chyba że tutaj się szło, to... Tak, tutaj chyba się... No to idziemy za windę. Mam się trzymać jakieś. Dobra, w końcu dali mi jakieś normalne zadanie. Jak dotąd nikt nie podejrzewa, że nie jestem tym, za kogo się podaje. Dobra nasza. A jak doktor Zir pomoże mi pozbyć się objawów infekcji, będzie jeszcze lepiej. Okej, no to lecimy. Poziom pierwszy. O, ty jesteś nowym zwiadowcą. Rahim mówił mi o tobie. To ja. Nazywam się Crane. Nauczę się twojego imienia dopiero wtedy, jak przeżyjesz kilka dni. Póki co, to dla ciebie. A właśnie. Mówi się, że jesteś kolejnym zdechlakiem w kolejce po żarcie i antyzynę. Znaczy to tyle, że ludzie tu nie bardzo cię lubią. Nie ma co ich winić. Łatwo popaść w paranoję, jak siedzi się w zamknięciu. A do tego ktoś zagłusza wszelką komunikację na zewnątrz, także nie ma nawet jak poprosić o pomoc. Całe miasto ludzi, którzy mogą liczyć tylko na siebie. Powiem ci coś, przynieś mi albo Spike'owi rzeczy ze zrzutów, a zaraz zobaczysz, jak ludzie zmienią śpiewkę. Łatwo odmienić ich serca. Dzięki. Zapamiętam to. Coś jeszcze? Śpieszy mi się. Jak chcesz być jeszcze bardziej popularny, możesz pomagać ludziskom. Kilka przysług tu i tam, a może cię polubią. Może nawet znajdziesz kobietę, z którą się wygrzejesz w nocy.
Okej, okay, tam musimy gdzieś tutaj. Możemy się stąd wydostać. No to chyba nie, możemy wyjść. Nie zostawaj na zewnątrz po zmroku. Ja, gdzie to ja mam zejść? Miasto ciągle jeszcze ma prąd, ale jak długo? Tylko nie wiem, czy mam... Zabiłbym za bilet stąd. Kto by tego nie zrobił? No, otwórz się. Będąc na zewnątrz, nigdy nie daj się ukryć. Ale musimy iść tutaj. No już jestem. Wychodzisz na zewnątrz, co? Okej, nowy, tylko uważaj na siebie. Straciliśmy już zbyt wielu. Okej. Dobra, Nubie. Doktor Ziri już czeka w ciężarówce na boisku. Jak wyjdziesz z... Ja chcę to użyć. Znaczy nie to, to chcę. I kieruj się na południe. Nie da się przeoczyć. Nazywam się Crane. Dobra, dobra, Crane. Zagęszczaj ruchy. Nie ma czasu na podziwianie widoczku. I staraj się być raczej cicho. Hałas przyciąga tych skurwieli. Tam ktoś jest? Czy też są? Aha. Teraz mnie atakują? Chyba już zaczęli. Dobra, biegnę. Dobra, wać, biegniemy, tylko nie wiem, czy dobrze teraz pobiegłem. Właśnie chyba nie. Szybciej, biegnij! Wow, uciekamy. O kurde. Ale to już jest, o. To w końcu gdzie mam iść tam? Dobra, wchodzimy do bezpiecznej strefy. Dobra. Nic. To nie mam pogadania, nie mam wejść tutaj, dobra. Doktorze? Halo? Ktoś tu jest? Camden, jesteś tam? Szlak. Miałem dostać szczepionkę. Co? Nie, nie. Lek uśmierzający. Nazywa się antyzyna. Tylko łagodzi objawy. No, siadaj. Antyzyna opóźnia nieuniknione. Tyle udało się Gierę. Nieuniknione, więc nie ma lekarstwa? To jest odmiana wścieklizny. Na razie nie ma lekarstwa, ale zobaczymy. Robię testy na antyzynie i zakażonej tkance. Wynalezienie jest możliwe. Myślę, że go znajdę. Serio? Sądzi pan, że potrafi to zrobić? Z pomocą doktora Camdena tak. Chyba tak. Gdzie ja położyłem tę strzykawkę? Kim jest doktor Camden? Kolega. Ugrzązł w sektorze zero. Tam, gdzie wybuchła, powiedzmy, epidemia. Cały czas współpracujemy ze sobą przez radio. Na pewno lepiej by nam szło, gdyby połączenie było lepsze. No i gdyby moje stare eksperymenty udały się.
próbowałem wstrzykiwać zrekombinowanego wirusa do kawałków mięsa, a potem rozrzucać je po całym mieście. W nadziei, że część zarażonych je zje, a wtedy będę mógł obserwować wyniki i do czegoś dojść. Jak poszło? To nic nie dało. Wstyd mi, że zmarnowałem na to tyle czasu. W każdym razie trzymanie antyzyny w rezerwie nie ma sensu. Dobra, jestem zajęty. Idź do swoich zadań. Co to ja miałem? Ruszaj się żwawo. Rahim, Zir mnie obejrzał i dał mi kolejny zastrzyk. Okej, super. To ci pomoże na jakiś czas. I dobrze, bo już się przyzwyczaiłem do wydawania ci poleceń. Dobra, czas na prawdziwą próbę. Idź pogadaj ze Spike'iem. Znajdziesz go obok wozu Zira. Ma dla ciebie prawdziwą robotę. A? Czyli on, tak? Nie, nie on. Spike? Jestem Crane. Tylko tego mi brakowało. Kolejny żółtodziób. Dobra, słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzał. Zrzutów są dwa rodzaje. Jeden to żarło, apteczki, survival i takie tam. Drugi rodzaj skrzyń zawiera antyzynę. Ci z GRE wysyłają sygnał wideo i stąd wiemy, że coś do nas leci. Problem w tym, że zrzuty z antyzyną wpadają za często w łapska ludzi Raisa. A bez antyzyny mamy przerąbane. Rais i jego ludzie pracują tylko w dzień. Bo każde wyjście w nocy to proszenie się o śmierć. Ale dwa następne zrzuty antyzyny lądują dziś o zachodzie słońca i Brecken chce po nie iść. To może być nasza jedyna szansa dotarcia do zrzutu. Co mam zrobić? No jak mówię, iść tam po nocy to samobójstwo. Byłoby, gdybym od tygodni nie tworzył bezpiecznych stref i nie zastawiał pułapek. A tak robiłem. Brecken z ekipą będą dziś bezpieczni. O ile pójdziesz tam teraz i uzbroisz pułapki, to możesz zrobić. No dobra, co to za pułapki? Jak je uzbroić? Zobaczysz sam, ja cię pokieruję. Tylko pamiętaj, bez pułapek Brecken nie przetrwa nocy. A jeśli nie wróci z antyzyną, będzie po nas wszystkich. Przed wyjściem weź jeszcze petardy na drogę. Moja robota. Robią zamieszanie, mogą ci się przydać. Stukam tabu. Aha, okej. Okay. Dobra. Więc teraz ją się mieć. Przygotuj pułapkę na misję. Przeszukuj ciała, skrzynie, samochody, szafki, a nawet pojemniki na śmieci, by znaleźć broń, pieniądze, komponenty do tworzenia przedmiotów. Użyj zmysłu przetrwania Q. Okej. Okay. Okej. Czekajcie, gdzie teraz mam iść? Gdzieś tam. A, walidzie, atakujecie. Tyle musimy teraz się wrócić. Dobra, baj, to biegniemy szybko. Wow! Wow, 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 dobra. Ja się nie chcę wdawać. Uciekamy. Okej, najpierw bryka. Podnieś maskę i podłącz akumulator. To powinno włączyć pułapkę. Dobra. Dobra. Mówi Jade. Czy ktoś jest teraz na zewnątrz? Pilnie potrzebuje pomocy. Jestem na zewnątrz. Robię dla Spike'a. Ty jesteś Crane, prawda? Słuchaj, nasz biegacz sprawdza jedno ze schronień, które Brecken chce wykorzystać podczas swojej misji. Jest na podwórzu, opodal Wefy i Mirmaru, otoczony przez zombie. Musimy mu pomóc. Okej. Okay. Zajmę się tym. No to lecimy. Thank you.
tutaj... Czekaj. Tutaj coś jest... Nie, to są cykiełki same, dobra. Tutaj by chyba musimy doskoczyć, tak? Dobra. Okej. Może mi damy radę wejść? Damy radę wejść. Tutaj możemy się przeszukać? Chyba nie. Tutaj jest ta... Jeśli ma to, przyda się. Dobra, szukamy, ale znaczy nie, no szukamy, ale idziemy dalej. Tutaj chyba już nic innego ciekawego nie znajdę, więc uciekam. O Boże, ile zombie. Nie wiem, czy chcę wiedzieć, jak to wygląda w nocy. A, dostałem, kurde. Tutaj można doskoczyć. Tutaj. Dobra, Jade, jestem na miejscu. Są też zarażeni. Uważaj na siebie, Crane. Dla niego już za późno. Cholera. Dobra, kończ sprawę. Tylko niech nie cierpi. Załatwione. Niech to szlak. Nie miałeś wyboru. To już nie był człowiek. Teraz szybko. Ciągle musisz włączyć światła. Tylko wtedy to miejsce będzie bezpieczne w nocy. Okej. Dobra, bezpieczna strefa jest. Cholera. Jak ci idzie? Włączyłeś światła? Już prawie. Daj mi chwilę. A musimy na jaki dach wejść? Coś jak mapa? Na ten dach chyba. Okej, czekajcie, zobaczmy, jak tutaj można wejść. Wybieramy części. Tutaj gdzie możemy wejść, stąd takie. Crane. Raportuj. Spotkałem się z lekarzem. To naukowiec. Przygotowali mu laboratorium w ciężarówce. Pracuje nad lekiem na wirusa. Nazywa się Zir. Halo? Słyszycie mnie? Zrozumiano. Masz nowy cel drugorzędny. Utrzymaj przykrywkę i postaraj się zabezpieczyć jego badania. Potwierdź. Skradziony plik nadal ma najwyższy priorytet, prawda? Zgadza się. Prawdopodobieństwo, że samotny badacz pracujący w ciężarówce mógł odkryć coś ważnego, jest znikome. Ale chcemy zobaczyć jego wyniki. Na wypadek, gdybyśmy się mylili. Okej. Jade, załatwione. Dobrze. Musimy przygotować więcej takich miejsc. Mamy ich sporo upatrzonych na przyszłe schronienia. Spike zaznaczy je później na twojej mapie. I Crane, dziękuję. Oddaję głos Spike'owi. Teraz musisz wrócić do głównego zadania i uzbroić kolejną pułapkę. Niedaleko masz następny samochód. Jasne. A właśnie tutaj są te... Wytrygam użyj...
tutaj mamy kawa i klucz do rur. Dobra. No ma tutaj wyskoczyć? Dobra, dało radę. Teraz, a jak nie te, aha dobra, czyli na nic. Musimy iść inną stroną teraz. Znaczy do innych. Sprawdźmy na mapie. Samochód pułapka, okej. Okay. Nie wiem czy tędy gdzieś dojdę, a powinienem. Do jednego zombiego. Kogoś się też słyszę. Na ulicy roi się od zarażonych. I co ty na to? Zejdź z ulicy. Staraj się iść po dachach, tam cię nie dorwą. Otaczają samochód, Spike. Masz chyba jeszcze petardy, co? To rzuć parę w tłum. Łatwo rozproszyć uwagę tych martwych knojków. Czyli teraz gdzie są petardy? Szukamy petard. O, tutaj. I wybierz. To nic nie mam. Co jest życiem? Halo? Czekajcie, gdzie są te petardy? Tutaj. Dobra, teraz powinno działać. Prawda, prawda. Dobra. Tak na razie nic sobie nie robię. A już rozumiem jak to działa, no to rzućmy jedną tam. Czekaj, ja później tędy wejdę. Czekajcie. Czekajcie, no mogę tędy będę próbować. Dobra, idę, 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 idę. O, to będzie trudne. Ale no, moi drodzy, ja kończę ten odcinek, jak wam się spodobało. Dajcie oczywiście łapkę w górę, suba, trzymajcie się i cześć, piątka, pciu.